Kolejne nowe wyposażenie w World of Tanks, które zostanie wprowadzone już niedługo. Jak zwykle w tym roku dzieje się naprawdę dużo w świecie czołgów, ale spokojnie, drogi widzu, postaram się wytłumaczyć wszystko, co i jak dokładnie nas czeka. 3 listopada Wargaming wypuściło nowy test publiczny aktualizacji 1.19, który zawiera m.in. wyposażenie eksperymentalne. Z najważniejszych informacji, które możemy przeczytać w artykule, jest to, że nie będzie można tego wyposażenia kupić. Będzie dostępne jako nagroda za m.in. operacje świąteczne już w grudniu tego roku, przepustkę bitewną 2023, czyli przyszły rok, czy już niedługo nadchodzące nagrody za służbę 2022. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, to przypominam, że co roku w listopadzie otrzymujemy specjalne nagrody w zależności od tego, ile lat spędziliśmy w grze World of Tanks. Im dłużej, tym wiadomo, te są lepsze nagrody, czy tam więcej żetonów, które możemy sobie wykorzystać i więcej nagród wybrać. Na szybko analizując poprzednie edycje, czyli na przykład rok 2019, no to wtedy mogliśmy odebrać nagrodę 28 listopada i był to czwartek. W roku 2020 był to 26 listopada i również był to czwartek, a rok temu był to 25 listopada i również był to czwartek. Logicznie na to patrząc i analizując poprzednie lata, możemy dojść do wniosku, że 24 listopada powinniśmy otrzymać właśnie nagrody za staż 2022, w tym m.in. ten nowy ekwipunek. Dodatkowo, poszerzając wątek nagród, to wydaje się, że czołgiem, który otrzymamy za służbę, będzie KW-1SA. Nie mamy oczywiście pewności, ale Wargaming przyzwyczaiło nas do rozdawania 5, 6, 7 tierów nagród za to wydarzenie. Jeżeli chodzi o parametry i porównując go do innych czołgów ciężkich 5 tieru, to tak naprawdę niczym się ten czołg nie wyróżnia, poza jedną rzeczą. DPM-owo wygląda troszeczkę gorzej niż reszta, ale za to ma naprawdę dobrą prędkość maksymalną 43 km na godzinę, no to powoduje, że to będzie bardzo szybki czołg ciężki, jednak nie sądzę, że będzie to jakiś czołg naprawdę bardzo warty uwagi, czy jakiś mega fajny. Zobaczymy, jak zostanie wprowadzony na nasz serwer. A teraz przejdziemy do najważniejszej rzeczy w dzisiejszym odcinku, czyli nowe wyposażenie. Mamy specjalną zakładkę, nie sugerujcie się niektórymi tłumaczeniami, po prostu to jest błąd, bo grałem polską wersję do klienta serwera testowego, który nie jest po polsku, dlatego czasami są takie błędy. Pierwsze nowe wyposażenie to system kontroli ognia, kolejnym jest zestaw poprawiający żywotność, i ostatnim to zestaw poprawiający mobilność. Będziemy mieć też nową dostępną walutę, czyli części. No dobra, zamontujmy sobie teraz system kontroli ognia i dajmy na drugi moduł, na przykład ulepszony system naprowadzania. I tak jak możecie zauważyć, nie mogę go tutaj wrzucić, ponieważ system kontroli ognia to tak naprawdę alternatywna wersja ulepszonego systemu naprowadzania i nie można łączyć tych samych modułów. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że możemy połączyć go na przykład stabilizatorem pionowym, co powoduje, że mamy jeszcze większą stabilizację, bo działa i stabilizator, i działa ten system kontroli ognia. Jak możecie się domyślać, identycznym przypadkiem jest zestaw poprawiający żywotność. Jeżeli wrzucimy go, no to nie możemy wtedy wykorzystać ulepszonego wzmocnienia, który delikatnie się różni, wiadomo, ale nie możemy mieć dwóch tych samych jakby modułów. No i analogicznie, jeżeli wrzucimy zestaw poprawiający mobilność, no to nie będziemy mogli wrzucić turbo sprężarki. W wypadku zwykłego wyposażenia, jeżeli wrzucimy go na odpowiednie miejsce, no to automatycznie dostajemy premię, ten moduł się podświetla tak jakby i dostajemy też większe bonusy. Tak samo będzie w przypadku ulepszonego wzmocnienia. Przypatrzcie się, że mamy plus 8%, a teraz jak umiejscowimy na pierwsze miejsce, to mamy plus 10%. Czego nie można powiedzieć o tym nowym wyposażeniu, ponieważ jeżeli wrzucimy go w odpowiednie sloty, no to nie dostajemy żadnej premii. Ale nasze nowe wyposażenie możemy ulepszać tym właśnie oto przyciskiem i zobaczcie sami, że mamy pierwszy poziom, drugi i trzeci. Dostajemy coraz to większe bonusy. Żeby ulepszyć dane wyposażenie, potrzebujemy części, a żeby zdobyć części, możemy m.in. sprzedawać nasze inne moduły. Każdy taki jeden pojedynczy moduł to jest 100 części, potrzebujemy 400, czyli sprzedamy sobie 2T i 2T. Tu konwertujemy, nie sugerujcie się tymi nazwami, bo to jest błąd serwera testowego, tak jak już wam mówiłem. No i teraz możemy mieć drugiego poziomu system poprawiający żywotność za 400 tych części. Dostaliśmy, montujemy i mamy. Natomiast żeby zdobyć trzeci poziom, potrzebujemy 2000 części, czyli będziemy musieli sprzedać na przykład 20 zestawów pierwszego poziomu właśnie, żeby zdobyć ten najwyższy trzeci poziom. No dobra, a teraz pokażę wam, dlaczego uważam, że to nowe wyposażenie będzie naprawdę przydatne. Załóżmy, że mamy obiekta 279 Early, tak? Super czołg 10 tieru i musimy mieć tu dosyłacz. Zastanawiamy się, co by tutaj wrzucić. Bardzo często pada Amorak, więc ulepszona konfiguracja nam się przyda. No i też nie jesteśmy momentami wystarczająco szybcy, żeby dojechać do bitwy. No i wrzucamy turbo sprężarkę. Ale też wypadało mieć ulepszone wzmocnienie. Jest to czołg ciężki, więc warto zwiększyć nasze punkty wytrzymałości właśnie tym. No ale mamy tylko i wyłącznie ograniczenie do 3 slotów. No i tutaj z odpowiedzią przychodzi właśnie nam nowe wyposażenie, ponieważ porównajmy sobie dokładnie różnicę pomiędzy tym a tym. Mamy delikatnie więcej HP, wytrzymałości zawieszenia i naprawy jego niż wzmocnienie z boostem,
ale mniej niż fioletowe. Natomiast plus 100% do wytrzymałości modułów wewnętrznych to jest coś, czego bardzo potrzebujemy na czołgach ciężkich właśnie typu Obiekt 279, czyli nie będziemy dostawać tego amoraka bardzo często, a przypominam, że te zwykłe wzmocnienia, czy nawet fioletowe, nie posiadają tego, tylko mają zwiększenie ładowności, które praktycznie jest nieprzydatne. No i jeszcze minus 50% do kary szybkości ładowania i utraty mocy silnika też nam się jak najbardziej przyda, niż na przykład uszkodzenia spowodowane upadkiem, no ale z tym akurat to różnie, no bo w sumie ja też się czasami przewracam. Jeżeli was tym nie przekonałem, to zobaczcie teraz, co zawiera zestaw poprawiający mobilność, ile jest różnicy pomiędzy zwykłą turbosprężarką, a właśnie tym zestawem. Dostajemy m.in. stabilizację i inne takie parametry poprawiające celność, których nie otrzymamy grając na turbo, ale nie będę ich wszystkich wymieniać, przeanalizujcie sobie sami. I tak jak możecie się spodziewać, tego wyposażenia nie możemy od tak zdemontować, żeby wrzucić na inny czołg. Potrzebujemy w wypadku pierwszego poziomu albo zestawów, albo 10 golda. W wypadku drugiego poziomu, jeżeli chcemy zdemontować, to potrzebujemy 50 części. No i w wypadku trzeciego poziomu, no to potrzebujemy tych części 100. Moim zdaniem to nowe wyposażenie jak najbardziej wpłynie na naszą grę i z przykładowego takiego zestawu na Super Conquerorze HP Turbo Dosyłacz będziemy mieć ten zestaw wzmocnienia, zestaw turbo i dosyłacz. Więcej tak na tego typu czołgach ciężkich pewnie będziemy grać. Obstawiam, że taka meta się zrobi, ale nie mam takiej 100% pewności, to są moje spekulacje. Zostało nam do omówienia trzecie i ostatnie wyposażenie, czyli system kontroli ognia. Mamy plus 9% do szybkości celowania i minus 11,5 punkta procentowego do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu. Niby nic takiego specjalnego, ale jak już wam mówiłem wcześniej, możemy to połączyć m.in. ze stabilizatorem. Możemy to połączyć jeszcze na przykład z systemem obracania. I dzięki temu z takiej konfiguracji mamy, moi drodzy, minus 59% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu. Czołg typu Batcha, czy może bardziej Buras, znane są z tego, że nie mają najlepszej stabilizacji. My ją tutaj bardzo wzmocniliśmy. Dla porównania pokażę wam zestaw taki inny, alternatywny Batchata, który nie jest źle. Zły, wentylacja, stabilizator i optyka, dyrektywa na optykę i mamy minus 20%, czyli prawie 40 punktów procentowych więcej. To powinno zrobić ogromną różnicę. I jak to będzie w rzeczywistości, to zaraz sprawdzimy w bitwie. No dobra, jesteśmy na serwerze testowym, gramy bitwę. Na mapie Tundra wyrzuciło nas, pojedziemy oczywiście na górkę. No i zobaczmy sobie, jak ten celownik się prezentuje. No czuję się, jakbym nie grał Batchatem. Uwierzcie mi, że Batchat serio ma spore problemy z celnością. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać też w praktyce, jak będę oczywiście strzelać. Ale zapowiada się naprawdę nieźle. Te wszystkie nowe moduły, to całe nowe wyposażenie powoduje, że mamy więcej możliwości i konfiguracji. To według mnie momentami może jest na plus, momentami na minus, jednak mimo wszystko uważam, że Wargaming powinno bardziej skupić się nad nową załogą, która jest niezmieniona chyba już prawie 10 lat. Mamy do czynienia cały czas z tą samą załogą i tymi samymi perkami. Może tam dodano tą żarówkę, może zmieniono tą intuicję, jednak większość rzeczy jest tak naprawdę bez zmian. I tu ewidentnie raczej szukałbym zmiany i zdziwiłem się, że właśnie WG wypuściło nowe moduły. Naprawdę było to dla mnie zaskakujące, no ale nic z tym nie zrobimy. Jeżeli to jest na serwerze testowym, to pytanie, czy to zostanie wprowadzone na zwykły serwer. Moi drodzy, na 99% to będzie wprowadzone. Nie jest to serwer piaskownica, jest to serwer testowy i te wszystkie rzeczy, które są tam, są najczęściej delikatnie zmieniane, ale ogólnie do gry zostaną wprowadzone, tym bardziej, że z tego, co mogę się wyczytać w tym artykule, to jest zapowiedziane jako nagrody w operacjach świątecznych, więc bardzo możliwe, że będziemy musieli wydać trochę kasy, żeby zdobyć te wszystkie moduły, albo też mieć duży staż w grze. Trochę zagapiłem się również i ja i zebrałem dużo HP, ale udało mi się zrobić 5 na 5 batchatem, gdzie czasami to jest naprawdę rzadkość, nawet przez najlepszych graczy, żeby oddać te 5 pocisków z przebiciem. Wiadomo, że też nie było jakiegoś wielkiego strzelania na większej odległości, czy w pełnym ruchu, czy coś. No ale nie jestem w stanie wam tego dokładnie zaprezentować, bo to jest po prostu random, to jest zwykła bitwa. Będziemy mieć tu takie momenty, gdzie wszystko będzie wchodzić jak i nic. No ale jeżeli ktoś grał dużo bitew batchatem, to według mnie ewidentnie widać tą różnicę. Mamy piątkę bokiem. W wypadku celności takiej na 100 metrów, no to lepiej będzie zabrać to zmniejszenie celownika niż tej konfiguracji, którą mam. Ale w sumie ku mojemu zdziwieniu wszystko i tak mi wchodzi. Więc tutaj lepszy magazynek nic nie zebrałem. W ogóle jaki lemming train. Wszyscy jadą sobie tam linią 1. My tam górkę wygraliśmy, jak i przeciwnika bazy. To jest serwer testowy. Tutaj gracze robią sobie 10 tiery totalnie za darmo. I wy sami możecie też testować sobie wszystkie rzeczy. W sensie, kończąc ten wątek, po prostu dużo niedoświadczonych graczy na 10 tierach robi jakieś dziwne taktyki. No bo tu statystyki w ogóle się nie liczą. I
Wy możecie sami również testować na serwerze testowym, jak wyglądają te wszystkie zmiany i mieć możliwość właśnie wcześniejszej adaptacji do tego wszystkiego. Totalnie za darmo. Wystarczy, że tam wejdziecie w artykuł, który wam pewnie podlinkuję w opisie i możecie sami pobrać sobie specjalny, oddzielny klient, zalogować się na wasze tam hasło, no i wtedy możecie właśnie pograć na serwerze testowym. Dobra, obiekt 279 bokiem, tu już nam nic nie wchodzi. A to dziwne. Okej, chyba będziemy musieli podjechać. Jest Super Conqueror. Nie wiem, bardzo przyjemnie mi się gra tym badchatem z takiej konfiguracji, a nie sądziłem. Ulepszony system obracania raczej jest omijanym modułem dla większości pojazdów. A na tym badchacie w tej konfiguracji ze spokojem daje radę. Fajnie jakby się pokazał bokiem. O, dziękuję bardzo. No i jedziemy dalej, chyba już tutaj więcej nie zdążę zrobić. No i takie mamy wyniki bitwy. Tak naprawdę nie będę tu nic szczegółowo omawiać i nad niczym się skupiać, no bo przede wszystkim tematem dzisiejszego odcinka były te nowe wyposażenia. Według mnie są one dosyć ciekawe i będą użyteczne, jak najbardziej przydadzą się wam. Niestety to jest kolejna rzecz, którą będziemy pewnie musieli jakoś grindować, kupić, czy nie wiadomo co zrobić. Dokładnie nie wiemy. Wiadomo, że dostaniemy to za staż w grze, wiadomo, że dostaniemy to w nowym Battle Passie, wiadomo, że dostaniemy to w operacjach świątecznych. Jak? Jeszcze szczegółowo nie wiemy. Jeszcze bardzo chciałbym się dowiedzieć, co wy sądzicie na temat tych wszystkich zmian, więc śmiało zostawiajcie komentarze z waszymi opiniami. Wszystko przeczytam i może wytworzy się ciekawa dyskusja. Mam nadzieję, że drogi widzu, że odcinek ci się podobał i zostawisz łapeczkę w górę albo subskrypcję na moim kanale. Włożyłem to trochę czasu i starałem się jak najwięcej rzeczy wam przekazać, żebyście wszystko dokładnie zrozumieli i nie musieli zadawać tak naprawdę sobie pytań, co z tym nowym wyposażeniem. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, to elo!